Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, jest ze mną siostra i dzisiaj gramy w Risk of Rain 2. I wybaczcie ten pośpiech, ale jestem w stanie po prostu szybko dzisiaj mówić, gdyż chcę przejść do rozgrywki. Ale zanim coś, widzimy się z powrotem na menu i znowu wam chcę pokazać piękną rzecz, jeśli chodzi o jedną zakładkę, grafiki. Jest coś takiego bardzo pięknego. Patrzcie. Wyłączam Leody, Bias i widzimy pełen kod z tabliczki. Pomyślałem o tym dosłownie przed chwilą. Trójkąt, koło, trójkąt, koło, 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 trójkąt, koło, trójkąt. Czyli odwrotność po prostu prawej części. A, sprawdzę? W sumie jesteś idealnie takie samo, symetryczne. Nie, jesteś idealnie symetryczne. No tak. Nie trzeba było niczego się doszukiwać. Ale tak, znaleźliśmy całą, bo w końcu pomyślałem chyba dwóch dniach, dwa dni temu to znaleźliśmy, czy ile? Nieistotne. Albo ale wczoraj, tak, albo przedwczoraj. No ale tak, gramy ponownie dalej. Ja biorę Artificer, siostra bierze nowego pieska, którego odblokowałem, jej. Którym już grałam. Tak, siostra nim grała, ja też powiem szczerze, że go przetestowałem. I fajna postać, chociaż wolę dać brać Artificer, żeby szukać sekretów, artefaktów i innych rzeczy. I tak, siostra odblokowała też Artifact of Death. Gratulacje dla siostry. Ja się tego póki co nie będę podejmował. I rozpoczynamy. Nasz cel dzisiejszy... Nie podejmuję tego. Bo nie miałem jeszcze chwili, żeby grać prywatnie. A z tobą to na pewno, nie? Ale tak, bez zbędnych właśnie marudzeń. Idziemy i tak. Mój cel dzisiejszy nie jest jakiś szczególny, typu, nie wiem, przejść 20 plansz czy coś. Nie, ja chcę nadal szukać po prostu znajdźków. W szczególności przejść znajdźkę pustynną, która nas dobijała tyle razy. Ale tak. Co jeszcze mogę ogólnie dodać? Ogólnie Asrid jest półzasięgowy, pół na blisko. I zatruwa. Znaczy właśnie, zapomniałem wspomnieć. Zarówno ja, jak i siostra mamy już alternatywną truciznę odblokowaną, która... Powiem tak, moim zdaniem jest równie dobra, co zwykła. I to, której chce się używać, zależy po prostu od tego, jak się planuje grać. Od preferencji. Jeśli planuje skupiać na ataku, tak. Jeśli skupiasz się na ataku i chcesz szarżować szybko, Blight moim zdaniem będzie lepszy, ale jeśli wolisz powolniejszą, spokojniejszą rozgrywkę, trucizna lepiej się skaluje z życiem wrogów, więc tak. Obie opcje, powiedzmy, mają swoje zalety i wady i... Tak. Co jeszcze takiego w sumie mogę dodać? Umiesz trafiać w ogniki, czy nie? Mniej więcej sobie jakoś sobie radzę. Okej. Ale tak, masz jakieś w ogóle te skrzynki? Bo mi się chyba żadna nie pojawiła. Tak, jeszcze jedną mam. A tu masz sklepa. A, dobra. Coś fajnego tam jest w tym sklepie? Nie wiem, nie sprawdzałam, tylko zauważyłam go. Okej, dobra. Ja szukam wreszcie też sobie Newt Altarów w różnych miejscach, bo tak. I czy jest coś do dodania w sumie? Nie. Chyba. Też. A, kozia noga. Mogłaby się przydać, żebym szybciej sruwał, więc z chęcią zaraz sobie wezmę. Dobra, to ja idę otwierać drugą skrzynkę. Ale zanim to, ja chcę po prostu jeszcze powiedzieć jedną rzecz, którą usłyszałem od kogoś. To bierzesz to, czy ja? A, Gazoline? Możesz sobie spokojnie wziąć. Ale tak. Przy czym nie wiem do końca, co chodziło, ale słyszałem, że ty teraz będzie przestrzegał też do ciebie, siostra. Nie wiem, tutaj niektóre zagadki, które są totalnie niesprawiedliwe. Ponoć. Więc obawiam się, że możemy nie odnaleźć wszystkich. O, Focus Crystal. Chcesz, czy ja mam go brać? Tak. Ja bardzo chcę Focus Crystala, przecież ja głównie na blisko się tłukę. No tak, tak. Z drugiej strony u mnie ciężej jakieś rzeczy, które będą zwiększać mi obrażenia, ale okej, bierz go. Ja spokojnie mogę polegać na ładowaniu po prostu mojego ataku. No, bo ciężko coś, co skutecznie będzie ulepszało moje ataki. I co my tu mamy? Ślimaka. Lepiej go wezmę. W ten sposób mam już dobrą regenerację na momenty, kiedy jestem poza walką, więc mogę szybko uciekać, wyregenerować się i wrócić. Pancerz. Potrzebujesz pancerza, czy nie? Czy ja mogę być cegłą. A to sobie możesz wziąć. A w sensie to szkleta możesz wybrać, tylko chodzi o to, o. A to możesz też. No. Ale szkleta też możesz wziąć. Ja sobie poradzę atakuję... pierwsze trzy planszcze bez tego, bez przedmiotów. Wiesz, jeszcze mi chodzi o sytuację, w której bo ty jesteś tym, co częściej macha atakami. A sztylety są dobre dla czegoś, co atakuje szybko. Krytyki cię leczą. Pozwól, że to wezmę, bo jednak u mnie wszystkie formy dodatkowego leczenia są bardzo potrzebne. Jasne.
No mówię, jeśli nawet jeśli nie mogę krytyków mieć, to okularki pokupię i jakoś może przeżyję dzięki temu. No, i tak, jeśli chodzi o tą pierwszą planszę, tak jeszcze tylko dodam. Nie mam pojęcia, gdzie możemy czegokolwiek szukać. Po prostu za trudno tutaj jest znaleźć cokolwiek. Gilotynę chcesz, czy ja biorę? A, gilotyna? Gilotyna będzie idealna do twojej trucizny. Już zacznę elitkę trucizny i trucizna chyba egzekucji dokona od razu. No, w sumie. Ale tak, no. Miszka nie dziękuję. Nie mam pojęcia, gdzie czegokolwiek szukać. Jedyna teoria, jaka mi została na ten temat, to zaraz idę pokażę, na teleport. Tylko... Możesz iść. Możesz. Masz Miśka też? Okej, świetnie. Ja tylko jedną rzecz chcę zobaczyć, bo mam jedną, jedyną, ostatnią teorię na temat całej tej planszy. Jeśli się ona nie sprawdzi, to ja się poddaję po prostu z tą planszą i nie będziemy tu szukać sekretów, a skupimy się na innych planszach może. A i właśnie, siostro, przy okazji jedno pytanie, bo tam grałeś sobie trochę na kodach. Na jakich kodach? Plącze mi się. Grałaś trochę sobie właśnie i wpisywałaś kod ten na śmierć. A inne tak. Sprawdzałaś kody? Innych nie. Bo stwierdziłam, właśnie. Że wiesz co, idzie mi tak dobrze, że spróbuję Monsona i zdedłam na czwartej planszy. Okej. Okay. Dobra. Monsuna, tak. Właśnie, dobra. Nie, bo chciałem wiedzieć, bo nadal mi zastanawia, daj mi na to, jak to się nazywa, te kwiatki, czy co to było, które znaleźliśmy tam wtedy. Czy to jest kod, czy to nie jest kod? Jak coś, ja sobie poradzę z nią. I teraz tylko dodam jedyne sruwający po ostatnie sobie są dla mnie nie, ale dodam jedną rzecz. Jedyne, co mi zostało, jeśli chodzi o tą krainę, to może gdzieś tam, nie wiadomo gdzie są, jest jakiś kod, ale na razie nie chcę ryzykować. Wolę skupić się na pustyni i innych rzeczach. Jasne. Bo poza tym to chyba przeleciałem wzdłuż i wszerz. Czy to na odcinkach, czy to prywatnie sobie wszystkie te góry i nic nie znalazłem. Mówiłam, że sama ją ubiję. Tak. Double jump i triple jump ewentualnie. Wiesz sobie spokojnie. Przeżyję bez tego. Nie, to weź sobie jedno piórko. Zapomniałaś, co ja potrafię robić? Nie. To po co mi ono? No ale dobra, skoro taki hojny jesteś, to wezmę. Raz miałam sześciokrotny skok jak od ten dinożar. To było śmieszne. I miałam jeszcze skrzydełka. Te twoje ulubione? Tak. To było bardzo śmieszne. Dobra, wydaje mi się, że chyba bez okularów czy czegoś innego nie jestem w stanie krytyków zrobić, bo ani razu nie widziałam, żeby krytyk mi się trafił, więc... Chyba tą piłę siekierę, czy to kosa jest, to chyba trochę zmarnowała. Ale... Może znajdę jeszcze okularki. A właśnie, gdzie jest ta kozianoga, bo jeszcze szybko bym sobie wziął? Chciałem muszę sklepa szybko znaleźć. Dobra. Myślałam, że już ją wziąłeś. Nie wziąłem, ale szybko się tym zajmę, spokojnie. W sensie mówię, ja... To jest piękne, bo ja zagrałam dwa, max trzy mecze Asridem. Ja w niego kokrzę, jest tak prosty. Boże, do grania. Fajna postać, ale no... Preferuję te inne. Nie jest zły, a mi się bardzo względem. Podoba. O. Gwiazdy klucz wołają. Niestety, dobra, to... Wybaczcie, będziemy musieli tutaj postać trochę przy teleporterze, jak się już naładuje. Ale tak. Będziemy mieć trudniejsze plansze, ale musimy, bo wołają mnie więcej. Ja zostawiam was... ja zostawiam siostrę, niech ona tutaj to dokończy i robię cięcie do momentu, kiedy wrócę. Siostra, pilnuj mnie. No dobra, wróciłem już. I jak widzicie... Jest fatalnie. Powinniśmy przerwać, ale... tam. Nie, ja tego nie przerwię, ja się nie poddam. Ja chcę udowodnić, że my umimy. Jest pustynia! Dobra. To jest piękne. Gram sama, to znajduje ciągle przyciski. Jako Asrid, gram z tobą, to nie możemy znaleźć nawet pod jednego. Dobra, bądź ostrożna, siostra, bo przeciwnicy będą sam poziom jak my i zaraz będą mieli już wyższe, a nie mają już wyższe od nas. Ja sobie jako Asrid radzę, spokojnie, naprawdę. Tak, ja też nie poradzę, tylko chodzi o to, żebyś była ostrożna i musimy szybko szukać tych przycisków. Bo to jest jedna szansa. W ogóle strasznie drogie są te skrzynie, zobacz sobie. Nie dziwi. Czyli koszt skrzyni jest też uzależniony od poziomu trudności, w takim wypadku nie tylko od tego, która to jest plansza z rzędu. Na to wygląda. Czy jest tutaj coś sensownego? Czy kawka jest? Jest przycisk. Ty bierzesz czy ja? Dobra. Mamy pierwszy przycisk tutaj.
Przy dwóch marketach, po prostu. Kojarz to, że przy dwóch marketach. Nie musimy go na razie trzymać chyba. Nie, ja na razie muszę cię pilnować, bo ty dedniesz. Nie dednę. Mam ślimaka, pamiętaj. Dedniesz. Trzeba będzie to wylecę w kosmos i na ślimakiem, i ślimak mi się wylecza. Kosmos! Dobra. Dobra, ja raczej go rozbijam z banki, bo one mogą nam zasłaniać te przyciski. Jasne. Wydaje mi się, że jeden będzie zazwyczaj bliżej, a drugi zawsze dalej. Nie wiem, ja się nie wypowiem. Ale lecę i widzę już ten zapach śmierciucha, więc w ostateczności możemy szybko uciec. Jest drugi! Wstawaj na przycisk! Jest drugi. Dobra, obok dwóch sklepów. Już biegnę tam. Tak. Stanęłam! Chyba ja też stoję. Dobra, jest! Tak. Jest! Szybko! Szybko, siostra, póki jeszcze żyjemy. Może w końcu będzie ten sekret rozwiązany. Biegnę tam. No ja też. Bo bądź ostrożna, bo to, że ostatnio się zbugowało i nic tam nie było, nie oznacza, że tym razem nic tam nie będzie. Ty czy ja? Co? Ukulele? Ukulele. Bierz sobie. Dobra. Siostra, nie walczmy z nimi. Musimy szybko iść, bo zaraz będzie ich za dużo znowu. Chcę zobaczyć, co tam się kryje w końcu. Ja się, no ostatnio już tu widziałam, albo pusto, a tym razem może będzie inaczej. Tym razem nie jest chyba pusto. Jakieś świece dziwne. Nie, tak samo. No, dobra, nie jest pusto. Okej, okay, czyli tym razem mamy do czynienia z jakimiś takimi dziadami. Jeden dead. I okej. Okay. Discover the hider... chamber in abandon adequate. Mogę? Za późno. Jakieś otwarte skrzynki tutaj też są. Okej, okay, ale dostałem coś, jakieś... A ty też masz jedno. Bruno Nald Bands. Highs ice damage hits over. Hits also blasphemy with runish ice. Kurczę, szkoda, że to wzięłaś, siostra. To idealne na moje. Na moją dwójkę. Szczerze, ja tego nie wzięłam, ty to wzięłeś. Nie, masz jedno, siostra, też. Stanęłaś w trupie i to ci wzięło. O nie. I tyle? Też się dziwię, że to wszystko. Nie, w sensie super, mamy unlocka i coś jakiegoś takiego potężnego, ale... Spodziewałam się więcej. Może jest tutaj coś jeszcze. A na ja przyszłość. Nie będziesz widziała te bransoletki, siostra, a ktoś z nas gra Artificer, ten, kto gra Artificer, powinien chyba być obie. Ale dobra, no chyba niczego tu nie ma. Faktycznie. Coś mi tam biło. Nie wiadomo czemu. To ja pewnie biłam. Mnie? Tak. Mi obrażenie zdawałaś, siostra? A, nie. Dobra, skoro tyle, to okej. Okay. Nie ukrywam, podejrzewam, że może to będzie, jakby to powiedzieć, nie wiem, jakiś portal sekretny do innej krainy czy coś. Podziewałam tabliczki, szczerze. Przecież tabliczkę już mamy. Niekompletną. A, no chyba, że tak. Ale nawet jeśli niekompletną, to możemy zgadywać te ostatnie trzy rzeczy. A teraz pozwól, że zobaczę, jak to zadziała. Okej. Okay. Okej. Okay. Widziałaś to, siostra? Nope. Niestety. Patrz teraz. A, czy ty aktywujesz jakieś te wybuchy mrozu jakby? Nie. Żaden twój atak nie aktywuje wybuchu mrozu. Mhm. I twoje ataki biją za mało, żeby to się aktywowało niestety. Wiejemy. Smutne. Bardzo smutne, bo zmarnowało się fajny przedmiot. No. Ale tak.
Mówię, wiejemy, a ten się tłucze. Ty zginęłaś, nie ja. Więc proszę mi coś się stanie martwić. Dobra, już wieje. Ale prawda. Mogę, żeby była kolejna tabliczka. Przecież już jedną znaleźliśmy, co? Dziwne by było, żeby były dwie. Nie wiem. Mogły być. Jak uważasz? Moim zdaniem nie ma sensu. Beetle Queen? Dobra, gin Beetle Queen. Ładne obrażenia. Ładnie. 3, 2, 1. I niestety, chwilę za wcześnie się to wypuściło. Gdyby było chwilę później, to bym miał idealnie pięknie kolejne tornado na Beetle Queen. I dobra, tak, zdecydowanie, to jest dobry przedmiot dla Artificer. Podoba mi się. Szkoda tylko, że tej drugiej obrączki, no jak mówię, chyba nie zobaczymy jak działa. O pierścionkach mówiłeś. Co? Wtedy. Górę. A, faktycznie, tak. Może wiesz, to. Bo jeśli tak na wtajemniczenie. Opowiadam się jeszcze po prostu o tym, że raz... Nie gdzie, ale wydaje mi się, że po prostu ktoś dyskutował o tej grze, właśnie o jakichś pierścionkach takich potężnych, na coś. Nie wiedziałem, o co chodzi, ale teraz możliwe, że to. Dobra. Przegraliśmy. Więc widzimy się za chwilę ponownie. Tylko zanim to siostra, mam prośbę. Wejdź do spisu przedmiotów i udostępnij mi ekran. To już na privie, bo chcę zobaczyć po prostu na prywatnie. Bo chcę zobaczyć, co będzie po prostu, jaki jest opis tego pierścionka lodowego. Ja swojego ognistego też sprawdzę i ci zaraz przekażę. Bo niestety lodowy mi się nie pokazał. A i właśnie, też kosę zobaczę od razu. Bo kosy nie wiem, działa. Okej, kosa daje 5% szans na krytyka i 8 życia przywraca, jak trafisz krytyka. Fajne. A pierścionek, okej. Ataki, które biją za ponad 400%, tworzą też to tornado, które bije 300% ataku przez czas. Okej, 10 sekund. A jak działa twoja lodowa? Halo, siostra. Okej, widzę. No. Lodowa działa bardzo podobnie, tylko to spowalnia i zadaje mniej obrażeń. Potężne połączenie. Dobra. To teraz, kiedy już to, moi drodzy oglądacze, zobaczyliście? Jednak bez cięcia, możemy kontynuować naszą przeprawę. I tak. Ja się włamuję zaraz do siostry, czego mam nadzieję, że nie widzicie. Jeśli chodzi o menu. Znaczy nie widzicie. Powinno być wyłączone, okej. Okay. Tak, jest wyłączone. Okej, okay, od razu lepiej. I jak siostra, zmieniamy postacie? Gramy tak samo? Ja zostaję przy nim. A ty bierz, okay, co chcesz. Odkryliśmy pustynię, super. No nie wiem, Artificer nadal wydaje mi się postacią, która jest najlepsza do odszukiwania jakichś takich sekretów, więc... Jako, że poluję teraz na sekrety głównie, no to biorę Artificer. I znowu ta plansza. Nie żeby to było złe, ale... Jakby to powiedzieć? Tak jakby gra chciała powiedzieć, weźcie tu coś, znajdźcie. Wiesz co, tym razem spróbuję to, co mówiłem. Gdzieś tam posunąć. Gdzieś tam hen daleko. Siostra, widzę co. Faktycznie tam jest. O! Co jest? Tabliczka, ale... Tak jest słabo widoczna, że masakra. Byłem na screenie zobaczyć, ale... Robię, ale nie wiem, czy uda mi się moc czytać. Mam. Prawa strona same rąby, środek same kwadraty... Znaczy, lewa strona rąby, środek kwadraty, prawa kółka. Mamy to. Okej. Okay. No kurczę, to było wrednie schowane, moim zdaniem. Aż za wrednie. Ja. To teraz pytanie, którą tabliczkę chcemy wpisać, bo mamy dwie do wpisania i potencjalnie jeszcze trzecią i czwartą. A w jakim sensie? Potencjalnie trzecią, czyli odwrócenie tej z pustyni, lewej strony. Aha. A czwartą to jest potencjalną, to chodzi o te, wiesz, kwiatki i kamienie. A. Tak. A z tych pozostałych tutaj jedna, którą ja nie zaliczyłem z bagien na artefakt śmierci. I ta tutaj. A podawałbym tą tutaj najpierw. Dobra. Żeby zobaczyć, jaki to artefakt daje. Tak, właśnie, to jest dla mnie ważniejsze. Ja chcę odkrywać jak najwięcej artefaktów.
po prostu nowych. No, jako, że ty masz artefakt śmierci. Swarm. To jak chcę Swarm. A, tak, dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest Swarm, to jest artefakt, o którym dowiedzieliśmy się od naszego znajomego. A, i też był chyba aktywny, jeśli nie mylę, na tym głupim tygodniowym challenge'u. Powoduje, że wrogowie mają dużo mniej życia, ale pojawia się ich znacznie więcej. Działa też na bossów, dlatego też to bardzo chcemy, bo no, inaczej dwóch Beetle Queen dla multa nigdy nie spotkamy. Ale dobra. Okay. Te drony wykupujemy, czy no? Jeśli uważasz, że będą potrzebne, to tak. Ile kosztuje? No, dla mnie dron zawsze jest dobrym wsparciem, chociaż teraz nie jestem innagerem, żeby to było aż takie ważne. Dobra, o, i teraz ważna sprawa. Wykupujemy tego, jak to się nazywa? Jeśli znajdziemy, czy nie? Tak, bo mieliśmy dalej przeszukiwać bazar. A, no tak, okej, okay, zapomniałem, że w sumie bazaru jeszcze... No, sprawdziliśmy niby, ale może tam jeszcze coś być w sumie. Masz rację, zapomniałem o tym. Dobra. To jeśli zobaczę, to ile masz monet? 6. Ja mam 8, dobra, czyli ja to biorę. Razor Wire dla ciebie? No już biegnę. Ja sobie od razu mówię, Shrine of Battle używam, więc ostrożnie będzie tu pełno wrogów. Mhm. Ale ja też będę się tłuc, why not? No, tylko mówię, że ostrożnie po prostu, bo może ich tutaj trochę być. W sensie mówię, ja jako Asrid, tak jak mówiłeś o tym, o tej, jak ona się nazywa. Tak. On nie potrzebuje na pierwsze kilka plansz artefaktów. Przedmiotów, artefakty to są te modyfikatory trudności. Przedmiot, wieny. Gen tak, się okay, mi się tak. Mieszka. Mówi się chińsko bajko gra, siostra. Ale dobra, niech ci będzie. Tym razem ci pozwolę mówić normalną nazwę tej gry. Okej, widzę, że znalazłaś skrapa. Tak, dokładnie. Kto bierze skrap? Jeśli byś pozwoliła, ja bym wziął, bo nic jeszcze nie mam, a tak to zawsze mogę to chociaż na okularki sobie przerobić. Skraper znaleźć. Chyba, że nic nie masz jeszcze. Nie mam nic, właśnie dlatego chcę to wziąć i od razu ewentualnie okularki sobie z tego zrobić. Okularki, dobra rzecz. A tego nie ruszaj, bo to potrzebuję i to bardzo, więc... Dobra. Powiedzmy, że chciałbym to wziąć dopiero wtedy, kiedy będę już miał pewność, że no, albo znajdziemy skraper, albo innych białych nie będę już wymieniał na okularki. To jest zielone. To? Nie. Backup magazyn jest backup biały. Magazyn? To nie jest ta bateria na przedmioty pod Q. A, okej, okay, dobra. To drugie użycie prawego przycisku myszy. Kolejny backup magazyn, no wow. Będę miał 3 ładunki tego, M2, więc będzie dobrze. I chyba nie będę czekał już z tym w takim wypadku, tylko to wezmę od razu, czemu by nie. Dobra, to już otwarty. Barrel, okej. Okay. Widzę kolejną Shrine of Battle. Już. Ja widzę kolejną kapuczkę okay, bitwy, więc zaraz ją sobie otworzę i... Wykupię. Co to jest? Monster Tooth. Nawet dobre, możesz sobie wziąć, bo ty jesteś teraz w środku bitwy. Ale ja znalazłam trzeci Shrine of Combat. Mamy już achievementa za to, ale i tak można aktywować, bo coś za to się dostaje ponoć. Pewien nie jestem, co? Nic się, mam wrażenie, że nie dostaje. Niektórzy twierdzą, że coś się dostaje, właśnie dlatego to aktywuję, bo tak dla samego walczenia to bez sensu byłoby to aktywować. Ale dobra. To chcesz to aktywować się starczy, nie? Dobra, to weź sobie tylko Monster Tooth i możemy iść na Smrodziciela. Tylko jeszcze poszukam tego bazaru. Smrodziciel na teleport. No, bazar zazwyczaj jest na tych, przecież. Nie tylko, przecież mówiłem, że jesteś przy tym omostku czasami. No ale już szukam. Żebyś mi nie marudziła potem, że nie sprawdziłem. Jaki to jestem zły. Ja zazwyczaj znajduję bazar. No tak, no rozumiem. Ja mówię, mi się częściej trafia przy mostku. Ale podejrzewam, że są może jeszcze jakieś inne sekretne miejsca, jeśli tutaj nie będzie. Bo coś nie widzę tego bazara. Jak nie widzisz? Kurczę, brakuje mi tego double jumpa. Dobra, muszę jakoś sobie no, poradzić. Jest przy mostku tym razem. Shifta. To
To, za, okay. To wziąłeś już tam, ten? A gdzie on jest? No siostra, był spingowany przez długi czas, a ty zamiast tego biegałeś. No nie zdążyłam dojść. Nie zdążyłaś dojść, tylko wtedy się biłaś o coś innego. A dobra, już mam. Okej, okay, to ten. Tylko znalazłam, jeszcze obok jest hazard, więc szybki hazard. Ja się teraz w hazardy nie bawię, wolę. Możesz wziąć. Dla mnie mówię, to jest dobre tylko do szybszego ładowania prawego przycisku. Co mówisz? Ungusy. To jest ze scrap, więc spokojnie bierz. Później się to zeskrapuje. A ja aktywuję już chyba tego. Smrodziciela. Portala. Tak, smrodziciela portala. Bo zależy mi jednak trochę na czasie. I meduzy, no. Dwie? Nawet nie wiem, czy jedna, czy dwie, ale meduzy, tak czy siak. Nie lubię meduz. No, jest. To czemu powiedziałeś w liczbie mnogiej? Nie powiedziałem dwie, tylko powiedziałem meduzy, bo nie jestem pewien, czy jedna, czy dwie. Różnie może być, pamiętaj o tym, siostro. Jedna. No to okej, to jedna, ale co to za... jakie to ma znaczenie? No to, że powiedziałeś w liczbie mnogiej i tyle. Marudzisz po prostu. Marudzę, tylko no, przeszkadza mi to. Okej. A baterie, co są na... na Q? Po jednym. Skoro nie mamy Q, to tak, po jednym. Bo nikt nie wiadomo, kiedy ktoś jakieś weźmie. Mam nadzieję, że teraz na bazarze będzie tonik. Też. A ja mam nadzieję, że będą dwa toniki, bo ja też chcę kupić tonik. Dobra. Jeśli będzie jeden, to możesz wziąć, jak kupię sobie jakiś inny przedmiot wtedy. Ale jakiś nie, taki nieznany. Nie, ty bierzesz tonik. Nie, ale wiesz, siostra, mi chodzi o to, że nie chcę wydawać dużo pieniędzy, a też chcę powoli wykupywać te wszystkie nieznane przedmioty. Ja wiem, że one mogą zepsuć przebieg, ale no... chcę po prostu to robić, by mieć już zapisane potem w vlogu. I może zapamiętać, co robi. A co tutaj jest? A dobra, to kulka leci. Nie wiem, ten teleport tak długo się ładuje. A idziemy do specjalnej krainy? Jakiej specjalnej? Tam znowu chcesz iść? No! Jak już idziemy na bazar? No, ja bym powiedział, że nie, trochę ta kraina dużo zajmuje. No ale dzięki niej przebiegi są 100% wygrana. Niekoniecznie, przecież ostatni przebieg przegrałem. No, bo ja nie miałam grać multem. Nie, nie chcę tam iść po prostu. Tak ciężko ci zrozumieć? Dobra, teraz pytanie, gdzie szukamy czegoś? Ja najpierw idę zobaczyć, co sprzedałem na bazarze. I tak, znowu to. Chyba to miałem kiedyś, ale nie jestem pewien. To nie pamiętam, jak działa, ale jest chyba badziew. Nie ma tonika. To jest co takie dziwne, to jest... to... a, nie ma tonika. Co? Co tu się gotuje? Rezonans disku, okay. Te dyski są nawet. Książki skarbów są zawsze nawet. Zawsze się zachwycam. Zawsze się tym jaszczurkiem zachwycam. Okej. No to co? To szukamy? To nie szukamy? Ja z chęcią poszukam. Ja z chęcią poszukam, ale powiem tyle, może lepiej zrobię cięcie dla tych wszystkich, którzy tutaj siedzą z nami i to oglądają. Bo to nie ma sensu, żeby wam pokazywać bazar i tyle. Jak coś znajdę, to po prostu powiem, jak i pokażę, jeśli nie, to nie. A właśnie, chwilę, to jest opcja Refresh Shop. Za ile? Za jedną monetę. Glowing Meteorite. Oraz jakieś Hooks of Heresy. Takich nowych. Jeszcze coś takiego. To. A, to miałem kiedyś. Nie pamiętam, co to było, ale to miałem już przecież. Ale dobra. No to widzimy się za chwilę. Nic. Jeśli coś znajdę. Albo za chwilę. Jeśli niczego nie znajdę. Patrzcie na to. Tam jest tabliczka. No tak. Wrednie schowane. Ale dobra. I przy okazji też tak mogę zdradzić. Marudziłem siostrze, żeby wzięła jeden z lunarnych przedmiotów nowych. I skoro ona wzięła, to ja... wezmę ten meteoryt na testy. Też, ja bym wolała jednak go nie mieć, bo podoba mi się mój skill, no właśnie, ale... Siostra znalazła coś, co podmienia skilla.
Pokaż mi, pokaż siostra, co to za skin, a ja mam coś, co jest oh no. Wow. Wow, chcę to. Ej, ostrożnie, ostrożnie, bo to coś się denerwuje chyba. To się nie denerwuje. Dobra, ale tak, a mój jest bardzo oh no, mam glowing meteorite, który mogę użyć. I to robi tak, że zrzuca meteoryty z nieba, raniące zarówno nas, jak i wrogów. Będzie zabawa. Ale dobra. Mamy screena. Uśnijmy, jak tam były góra, kwadraty, środek kwadraty, dół, trójkąty. Ja narysowałam. Okej, okay, na dobra. Screenie. A proszę, co my tu znowu mamy? Idziemy po przedmioty, czy nie siłujemy jeśli się? Jeśli tam je znowu dostać, podkreślam, nie wiadomo, czy można, to warto, warto. Tylko tym razem ostrożnie, bo ja chcę oba sobie testować, czy się łączą, czy nie. Też udowodnione było, że no twoje niestety te niekoniecznie działają, ataki z tym, chociaż to wiem, może ten nowy będzie działał. Teraz tak, jak się nagrywa... To jest fajne, uwaga! Idź, meteoryt! Uwaga, idź, meteoryt! Okej, one w losowe miejsca spadają. Ryzykowne. Jak większość lunarnych. Nie, nie, okej, nie biją nam dużo. Nam na szczęście nie biją aż tak strasznie dużo. Bo ja już dostałem z kilku swoich. Kilka punktów dosłownie. Ale podoba mi się ten meteor. Ryzykowny, ale podoba mi się. A jak twoje zdanie, siostra? Ja mam taki. Ja mam lepszy. No to widziałem. Kurczę, chcę to. Chcę ten atak, oddaj mi go. Nie to, że ten mój jest zły, ale to też super wygląda. Nakłada jakiś efekt w ogóle. Na progu to nakładało jakiś efekt, więc coś to robi więcej. Dobra. Następnie będą te of Heresy i Huxy, to ja je biorę. Bo ja chcę. A, dobra. Skrzynka bojowa, co my tu mamy w takim wypadku? Focus Crystal. To już to pierwszy by był. Dobra, nieważne, pierwszy, drugi, osiemnasty, po prostu Focus Crystal. I tak, ja idę szukać tam przycisku, ty szukaj tutaj przycisku i może się uda szybko. A jak nie, no to też możemy... Mogę bierz sobie spokojnie. Zobaczymy po prostu, co z tego wyniknie. I może nawet jakieś przyciski znajdziemy gdzieś. A przy okazji zobaczysz, byłem przez chwilę cicho. Ale tak, sprawy domownikowe. A siostra czemu się nic nie odzywa? Bo myśli. A, okej. Okay. Fokusuje. Widzę śmierciucha standardowo. On chyba tam jest zawsze, tak jak myślę. To jest chyba jeden z najłatwiejszych planów, tak ogólnie mówiąc, jeśli chodzi o znalezienie śmierciucha. Znasz jakąś łatwiejszą, mi się o to chodzi. Bazar się nie liczy. Nie było słychać pingów z Messengera? Nie, na szczęście nie. Masz to wszystko jakoś dobrze ustawione, że nie. Nie było słychać. A czekaj, pytasz, nie było słychać, czy ty gadasz na monitorze? Nie. Telefon mam pod mikrofonem. A, okej. Okay. Bardzo ryzykowne, ale dobra. Ups, wybacz, ja nie chciałem tego zabierać. Nie szkodzi, ja i tak nie potrzebuję. Tobie się bardziej przyda. Tak, tylko że te moje ataki rzadko kiedy są wypuszczane, więc to leczenie będzie marne, ale to zawsze jakieś. Nie, przepraszam, mój prawy przycisk też się na to liczy. Okej! No tak? Okej, to teraz już jest trochę lepiej. Jeśli to się działa z moim prawym przyciskiem, to jest super. Ja nie znalazłam, więc proponuję już iść. Dobra, dobra. Nie problem. Nie problem, jak już mówiłem. Ja śmierdziucha aktywuję w takim przypadku. Nie, no mam jakieś tam. Uwaga, meteoryty! Znajoma się rozpisała, dobra. Świetnie. Bądź ostrożna, siostra, może dam radę, może nie umrzemy. Ja nie umrę. A jeśli tak, to i tak zaraz się wskrzeszę. Ja nie umrę! Mówiła siostra umierając. Szczegóły. I pewnie się z banek trafi jak na złóż. Znając się niestety tak.
Bo zawsze, kiedy postać, która najbardziej potrzebuje dzbanka, umiera, to się trafia dzbanek. Zauważyłaś to? Tak. Ale ja nie umrę. Chyba. To jest dużo tutaj ogników, które mogą mnie dobić, ale postaram się nie umrzeć. Dobra, 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 dobra. Full focus gwiazdy kluczu. Wznieś się wyżej, proszę. Nie umieraj. Red whipy, więc... takie zwykłe. Dobra, nie straciłaś za dużo. A ja za dużo nie zyskałem na tym. Okej, teraz trzeba szybko po prostu podnieść Red whipy. Poczemu nie? Zrobić kosmos przy wrogach, żeby ich zranić tam. Nie możesz. I... nie możesz kosmos, bo teraz się teleport nie ładuje. A, dobra, dobra, to muszę niski kosmos robić w takim wypadku. Mhm. Okej, ale dobra. I tak, podoba mi się takie zabawy właśnie wsuwania Artificer tu nad polem bitwy i walka taka... Och, to jest super. Tylko, że jest dużo ogników, więc muszę celnie rzucać moimi tymi drugimi, żeby... chociaż te dodatkowe pioruny z tych moich drugich przycisków myszki ich trafiały. Już nie musisz pioruny... iść do teleporta. A, już teleporter jest. Okej. Okay. Dobra, szybko go aktywuję w takim wypadku i wiejemy. Przy okazji spróbuję zestrzelić ich kilku, żeby może więcej życia mieć na początku następnej planszy. I daliśmy radę. Dobra. Dobra robota, siostra. Dobra robota z swoim umieraniem i... Okej, czy tutaj coś znaleźliśmy? Chyba nie. To ja idę szukać. A właśnie, przyznam się, udało mi się otworzyć tę skrzynkę. O. Okej, i co tam jest? Jest achievement i gadżet za tego achievementa. Okej. Okay. To ja teraz robię rzecz, o której myślałem, że może tam coś być. Leć. A co niby robię? I mówię wam, patrząc na to, co było w pierwszej planszy, teraz myślę, tak, trzeba to zrobić. Gdyby ta pierwsza plansza nie udowodniła mi tego, że to jest możliwe, to powiedział, nie, co fajna ozdoba i tyle. Ale teraz nie uwierzę, że tutaj nie przewidzieli czegoś. Po prostu. A jeśli nie przewidzieli, może za bardzo sobie komplikuje życie, ale... ale tak. Pierwsza plansza ze swoim wrednym skrytkiem po prostu mi pokazała, że może tak być. Jest! Siostra, jest! Tabliczka? Tak. To rób sobie szybko. Kółko, kółko, trójkąt, trójkąt, rąb, trójkąt, trójko, kółko, kółko. Dobra, zapamiętam to i mam też screena, więc wracam już do ciebie. Jestem ciekawa, czy to się losuje do każdej gry osobno, czy zawsze jest takie same, czy jak? Powiem tyle. Patrząc na to, że tobie i mi te same kody działają... No dobra, my je u ciebie wpisujemy. Chociaż nie, bo ten kod... Wiesz. Był kod, ale jeden kod znaleźliśmy u mnie i u ciebie zadziałał. Mhm. Siostra, nie mogę tego wziąć! Ja mam meteoryty! Aha. Zapomniałam, wolisz Lunara. Oczywiście. Ja i nie chcę mieć Lunarów, no bez przesady. Przecież wiesz, że uwielbiam Lunary. Widzę już chyba śmierdzielowy smród, tak poza tym. Dobra. To teraz tylko... Big Boy! Dobra, czyli oszczędzamy na Big Boya. Oj, przepraszam. Wypadło ze skrzynki i podniosłam niestety. Ostra! Mi się wydaje, że to celowo robisz. Nie, serio nie. Wiem, że to tak wygląda. Ale ja po prostu, zanim... Tylko po prostu jak gram sama, to ja biorę wszystko, co leci. I czasem się zapominam. No to przestań się zapominać, bo to jest naprawdę nie jest fajne, że dobierasz przedmiot, który u mnie mógłby być potężny, a u ciebie jest bezużyteczny. Wiem. Co innego jest raz przez przypadek podnieść fungusa temu inżynierowi, a co innego jest podnieść takie rzeczy prawie cały czas. Ale dobra. Nie będę tutaj się kłócił, za bardzo marudził cię, nic. Po ile masz pieniędzy? Mam 700. Okej. Okay. I nie będę oszczędzać czasu na Big Boya, bo muszę otwierać skrzynki. Okej. Okay. Nie, to akurat mówię szczerze, mam za mało rzeczy, które jakikolwiek mają u mnie sens, tylko dwa przedmioty jakieś takie mniej więcej. Nie, przepraszam, trzy, bo jeszcze okularki.
Więc wolę ten, po prostu dokupić coś bardziej dla siebie niż dla Big Boya. Okej, to pozwa broszka się przyda. Ja mam właśnie, 705. To jest jedno pytanie. Idziemy znowu do bazaru? Jak chcesz. Ja mam w sumie mało monet, bo tylko 4, więc nie wiem, czy coś dam radę kupić, ale możemy spróbować, ja jeśli chcesz. Ja mam 4. Dobra. Bo ja powiem tak, ja jestem za tym, żeby zobaczyć bazar, chociaż z drugiej strony... Ty nie lubisz lunarów, więc czy jest sens? Po prostu lunary mogą nam zepsuć podejście, więc... Wydaje mi się, że jeden lunar na taki, z bazaru na podejście wystarczy chyba. Maksymalnie, jeśli chodzi o nowe. Chyba, że będzie tonik, to któryś z nas musi to wziąć. Tylko właśnie... Mamy mało tych... Mało tych coinów. Monet, więc... Dlatego nie wiem, czy nie lepszym pomysłem byłoby... Mnie! Dlatego nie wiem, czy lepszym pomysłem nie byłoby na razie ewentualnie otwierać lunar podów, niż chodzić do bazaru, bo tam za 3 monety masz jeden przedmiot. Wiem. Chyba lunar pody będą na razie lepsze, dopóki nie będziemy mieli większych oszczędności w lunar coinach. Jeszcze około 700 lub... Tak, 700. Nie 800. Okay. A ja mam już 4 ładunki mojego prawego przyciska myszy. Więc jest dobrze. Na krytyczną sytuację mam po prostu opcję wyrzucenia miliona pocisków. Dobrze, tylko trochę kosmicznych głów, czy jak coś tam nazywasz, by móc jeszcze szybciej ładować sobie atak podstawowy i byłoby pięknie. Okej, To idziemy na księżyc, czy na artefakt? Powiem szczerze, obie opcje mnie pasują. Przy czym księżyc... Księżyc w sumie może dać nam postać, bo tam chyba coś było? Z księżycem na jakiejś postaci? Tak, chyba. Mogę mylić z inną grą, bo wiem, że w niektórych... że w jakiejś grze było coś też... Dobra, pamiętam, że w Inscription coś było z księżycem jakiegoś specyficznego chyba. Achievement za pokonanie aktu pierwszego bez niszczenia księżyca, więc mogę mylić z Inscription, ale może tutaj coś było. Dla tych, którzy nie wiedzą, to będzie spoiler niestety, ale tak. Pierwszy akt Inscription, czy tam... też zakończenie Rouge Light'a w Inscription wygląda w taki sposób, że właśnie... Chyba... Rouge Light Inscription? What? Co? Nie jest Rouge Light Inscription. To jest tryb Rouge Light, ale Slay the Spire w Inscription, który odblokowujesz po przejściu całej gry. Wiem, Light. Ale jest taki tryb. Jak przejdziesz główną fabułę całą, to dostajesz. Mówiłam, że chcę Big Boya wykupić. No, ale... To ty oszczędzę na Big Boya, ja sobie tutaj dzbanki pokonam. Ja się pomogę, wiadomo, tylko no. Ale chciałem to zrobić po prostu, żeby czasu nie marnować podczas tego wszystkiego. A zaraz na Big Boya będzie cię stać przecież pewnie. Chyba, że ci tak dużo brakuje strasznie, to wtedy... No nie, brakuje mi stówy niecałej już. Na pewno zarobisz podczas teleportu. No tak, już mnie stać, tylko no. Gorzej, że mogę umrzeć. To mówię, nie walcz tutaj, ja sobie poradzę, spokojnie. A potem ty dedniesz i będzie na mnie. Nie będzie. Bo to sam bym cię kazał mnie zostawić, więc to inna sytuacja niż wtedy, kiedy ginę przez to, że ty idziesz po skrzynkę. Już tak nie robię. No, dlatego mówię, że to jest inna sytuacja niż wtedy. W sensie atakuję z daleka bardziej jak mogę, ale no. Ach, to jest dużo tych ogników, więc oj. No dlatego mówię, że atakuję najbardziej jak mogę z daleka. A ogniki to jest moja zmora. Ogników już nie ma. Wiem, bo przed chwilą właśnie je wyeliminowałem, ale są dwa dzbanki, z czego jeden jest strasznie wysoko postawiony, nie wiadomo czemu. Bo tak się pojawił. No. Nope. Nie. On się nie pojawił. On tu przyszedł, na górę. Aha. Jeden dzbanek właśnie robi psys. Drugi jeszcze nie. I... Oj. Wiej, gwiezdny kluczu, wiej. Czemu ja nie mam ślimaka? Teraz by mi się ślimak przydał. O którym mówisz? Chwilowo muszę odpocząć. Jasne. Ja się będę asystował, ale spoza obszaru jednego teleportu jednego dzbanka ubiję, jeśli o to chodzi.
Ja też pomagam, tylko po prostu z dystansu, żeby już na pewno nie paść. Drugi jest w kontenerze. Drugi. Panek, no wiesz ty co? Tak się chować przed Linusiem. To jest piesek, ty się nie znasz. Przed pieskiem tak się chować, czego się boisz? Uwaga, zaraz będzie wsys. Będzie wsys. Dlatego robię wiaci. Ja próbuję po prostu ile mogę go ranić na dystans, bez bycia wsysniętym. No! Da mi się wsysnąć, ale umrze. Umrze, tak. To jest akurat pewne. Co dostaliśmy? Rogi. Po jednym. Czy dwa. Bierzesz? Bierz dwa, mi to niepotrzebne. Bo one mi nie dadzą niczego przecież korzystnego dla mnie. Niestety Artificer, okay. To już sprawdziłem dokładnie. Prawie nie ma żadnych korzyści od Attack Speeda. A to niby ma? Twoje machnięcia są szybsze, jeśli masz większego Attack Speeda. Idę kupić więc... Big Boya. Dobra, przy czym pamiętaj, że te Warhorny dają ci Attack Speeda, jak aktywujesz swoje Q. Wiem. Więc tak. Nie będzie to aktywne po prostu muszę zawsze. Znaleźć. To ja resztę wydam sobie na jakieś skrzynki, które widzę gdziekolwiek porozrzucane. Widzisz, gdzie on jest? Gdzie? Czy widzisz, gdzie on jest? Nie widzę Big Boya. Ale spokojnie, zaraz go znajdę. Tutaj. Już idę. Okej, ja w tym czasie, jak mówię, szukam zagubionych skrzynków, je pootwieram. A właśnie, jeszcze tak mogę dodać, może dodam tylko taką jedną ciekawostkę. Dowiedziałem się, uwaga, droga siostro, że... te całe Contact Light, czy jakoś tak, po które tutaj niby przylecieliśmy, to statek z pierwszej części. O! Jesteśmy tutaj, bo szukamy resztek statku i przetrwańców po wydarzeniach z pierwszej części, które podkreślam, chwilowo nie posiadamy. O. Ale może, kto wie, może no, kupimy sobie nawet na jakiejś przecenie, jak będzie bardzo tania. I też sobie ogramy. To jest gra innego typu, więc nie wiem, czy by nam się bardziej podobała jedynka czy dwójka. Ja wiem, że jedynkę jak dawno temu trochę pogrywałem, co też mi się podobała. Ale mówię, to jest gra innego typu. Podobna, idziemy? Ale inna. Tak, idziemy. I co jeszcze? Wydarzenia dwójki ponoć są właśnie kontynuacją jedynki, co potwierdza ten fakt. Ale też pod innymi względami. Jakimi? Ni choler nie wiem. Jak mówię, jedynkę znam, ale nie ukończyłem. Gram tylko chwilę. Jakbym młodszym dzieciuchem. No aby sobie depsł. Nie. Zgadnij, czego akurat nie mam przy sobie. Paliwa! Sprawdzaj sklepy zielone. Ukulele jest. Wszystkie teraz. Jest ukulele. A siostra nie ma ukulele, jest. Więc siostrze by się przydało. Tobie by się przydało bardziej chyba. Ja potrzebuję tych obrączek bardziej niż ukulele. Albo Big Alien Head. Tam go upił. Bo że Alien Head jest czerwony, więc to jest mała szansa na to, że go dostanę. Już się zaczynają kamienie z nieba, tak poza tym. Czyli teraz mogę do tych kamieni dorzucić jeszcze swoje meteoryty i będzie jeszcze fajniej. Będziemy jeszcze bardziej dead. W sensie wiem, że niektórzy wrogowie... Takie kraby jakby, o takie. Je wyrzucają. Hermit crab. One wyglądają jak dzbanek i robią ple kamienia. A... Jak wziąć jak dzbanek, bo ja tu żadnych dzbanków nie widzę. To się ciesz. Ale kamieni nie jest wszędzie pełno, dlatego nie wiem, o co ci chodzi. One mogą z daleka strzelać. Okej. Widzę, skąd mniej więcej wystrzeliwują. O! O cholera! Chodź. No dobra, mam, widzę je. Widzę kraby. No, i one właśnie wystrzeliwują te kamienie. Okej, jestem prawie martwy przy okazji, więc byłbym wdzięczny za ratunka. Biegnę. Wiesz, to nie jest jakaś taka panika wielka, bo może jeszcze to przetrwam, ale tak, jestem bliski śmierci. Meteoryty na pewno ci bardzo pomogą. Czekaj, co? Ja aktywowałem meteoryty przez przypadek? Tak. To wybacz, siostra. Ale dobra, trafiałem wrogów i to też mnie leczy, co ciekawe. Okej. Ciekawe, czy trafienie ciebie mnie leczyło. Nie.
A co to jest? Drukarka kozich nóg? Old War Steel Kit. Chcesz? Nie chcesz? Mam jednego. Nie potrzebuję chyba kolejnych. Chociaż dobra, nie przydadzą się. W ten sposób będę mógł znikać od wrogów, jak mam mało HP. To bierz. A gdzie on jest? Bo teraz tak średnio to widzę. A dobra, widzę już. Widzę i już otworzę tylko szybko jedną skrzynkę. Tak, to po prostu... Ej, ten mój skill jest idealny na magma wormy. Okej. A w ten sposób będę miał jeszcze wyższy próg niewidzialności, przez co będę mógł łatwo się ukrywać, jak będę miał low HP. Dobra. O, cholera, magma worm. Mówiłam. Tak, tylko nie sądziłem, że będzie tak blisko. Uwaga, bo te impy tu są. O, Paciej, siostra, zauważyła, że nie było imp overlorda. Pewnie wykrakałeś go pewnie właśnie. Zaraz mi to przyjdzie. Możliwe. Nawet bardzo możliwe. No ale dobra. Wiesz, że sobie poradzisz. Musisz sobie poradzić w końcu. Chodzę sobie na spokojnie. O, nasz kolega gra. Mhm. Pewnie cię widzi. Dlatego w to też gra. Tak. W sensie ten worm już deadł? A dobra, deadł. Jak tylko zobaczysz smród teleporta na moim ekranie, masz mi mówić natychmiast. No, oczywiście. Oczywiście, że ci powiem. Jeśli będę widział śmierciucha. Ale na razie nie jestem pewien, czy go widzę, czy nie. Chociaż gdzieś pewnie jest. Bo musi być w sumie. Właśnie, na której to planszy mieliśmy taki problem, że nie byliśmy w stanie znaleźć tego śmierciucha? Pierwszej. Ale ciekawe, co to było za miejsce, bo w sumie teraz to się chyba nie trafia już takie sytuacje. Nie, mam wrażenie, że my już tak się wyrobiliśmy w tym, gdzie są śmierdziuchy, że już nie mamy z tym problemów najmniejszych. A podejrzewam, że będzie wyżej, tak obserwując teren. Prawdopodobnie będzie tam gdzieś tak... Tak. Tam wyżej. Na wysokości Rexa podejrzewam. Bardzo możliwe, że tam kilkukrotnie był. Ej, to ci powinno wyrzucić już bardzo blisko Rexa. Ogólnie mówiąc. Tam ten gejzer kolejny jest, to jak na ten gejzer skoczysz, to już będziesz przy Rexie. Wiesz, że nie mam paliwa, prawda? Tak, tylko ci mówię, że tam będziesz przy Rexie, więc może i przy śmierdziuchu? O proszę, nie ma tu śmierdziucha, czy musi być gdzie indziej. Tą planszę szczerze z tych wszystkich znam najmniej. Serio? A jaką znasz najlepiej, jeśli mogę wiedzieć? Najlepiej znam tą, gdzie jest ta kulka i grzybową. Okej. Obie znam niedobrze. Nie, ja mogę powiedzieć, że to daj mi na to z kulką, to ja totalnie nie znam. Ja ją znam, jeśli chodzi o ten. O to, gdzie się pojawiają teleporty i takie tam. No właśnie, totalnie nie znam. Ja byłem na tej planszy łącznie trzy, może cztery razy. A mi się w miarę trafia, jak gram. Nie, mi się trafia zawsze to albo grzyby. Mi rzadko, ale owszem, znam ją bardziej niż te. Siostra, przy okazji aktywowałaś jakoś ten obrącz przed chwilą, widziałem. Co, bo widziałem czas odnowienia obręczy u ciebie, więc tak, jakoś ją aktywowałaś. Nie wiem do końca czym, ale czymś tak. O. Śmierdziel! Biegając tutaj go nie zobaczysz. Musisz szukać jakby... korytarzy pobocznych. Może w jakimś tych korytarzy będzie. Biegnij, siostra, biegnij. Jesteś naszą ostatnią nadzieją. W tym momencie. Dziwo, więc nasze nadzieje są bardzo, bardzo, bardzo nikłe. Nasze szanse. Ale tak. Może jakimś cudem się to uda. Więc tak. Nie walcz, siostra! Szukaj śmierdziucha! No i przez to umrę. To swoje nie walcz. Ja tylko powtarzam twoje porady, które zawsze mi mówisz, jak ty jesteś dead. Okej, tutaj nie ma. Czyli zaraz powinno być jakieś właśnie takie przejście pseudo... takie poboczne, to tam może gdzieś będzie w tym wgłębieniu.
Tam też często bywa śmierć. Właśnie tutaj będzie to wgłębienie. Jeśli z niego nie przyszliśmy oryginalnie, a nie pamiętam, wtedy tutaj może być tam... Nie kojarzę, żebyśmy tutaj przyszli. No i tam kawałek dalej może być śmierć. Dobra. Świetnie sobie radzisz. Jak na ciebie? Jak na tam gdzieś chyba. No, jak na ciebie. Okej. I to właśnie zaraz powinien być. Wiesz, no, wydaje mi się, że zazwyczaj był wcześniej. Tego miejsca jako tako nie kojarzę. Okej, to jest jakiś długi tunel, którego... Mówiąc szczerze, naprawdę nie kojarzę, aż tak. Znaczy, że wcześniej spotykałem śmierdziucha i tutaj się nie zagłębiałem. Ups, myślałam, że dron. Ostatni czas na hazard. Chyba widzę śmierdziucha przed tobą. Okej, crit rate albo to. No jest śmierdziuch. Dobrze, dobrze, że jest śmierdziuch. O, patrz, krab. Co to? No bez jaj! Tego nie mogłam przeżyć! Aha. No dobra, 56 minut na tym kończymy epizoda. Więc tak, mam nadzieję, że wam się podobał. Ja jestem zadowolony z tego, jak dużo znaleźliśmy dzisiaj pomniejszych sekrecików. I tak. W następnym epizodzie... Nie szukamy może kolejnych, a raczej czas iść na księżyca, jak to siostra powiedziała. Albo czas wpisywać te kody, żeby zobaczyć, co to za tajemnice odkrywają. A póki co, tyle, dziękuję, no i trzymajcie się. Hej, hej!